We wtorek odbyła się Rada Powiatu Jeleniogórskiego. Najwięcej emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie likwidacji zarządu dróg powiatowych. Jak poinformowała radnych starosta Anna Konieczyńska, jest to tylko niewielka zmiana kosmetyczna w strukturach powiatu. Podkreśliła również, że nie będzie żadnych zwolnień. W Zarządzie Dróg Powiatowych zatrudnionych był dyrektor, kierownik, 3 pracowników merytorycznych, sekretarka, główna księgowa, kierowca i kierowca robotnik drogowy. W chwili obecnej pani, która jest główną księgową w Zarządzie Dróg Powiatowych, przejdzie do Wydziału Finansowego w starostwie. Jeden z pracowników merytorycznych przejdzie do Wydziału Ochrony Środowiska na wakat, który tam powstał. Kierowca będzie pracował razem z pozostałymi kierowcami na rzecz całego starostwa, nie tylko Zarządu Dróg Powiatowych. Projekt uchwały otrzymał negatywną opinię Komisji Rozwoju. To, że zostanie na jednej osobie zaoszczędzone 52 tysiące złotych, to rzeczywiście jest jakiś argument, ale to, że tak jak czytamy w uchwale, że likwidacja zarządu zapewni bieżącą kontrolę realizacji zadań przez zarząd powiatu, no to chcielibyśmy wiedzieć, jakie są argumenty, że teraz tej kontroli nie ma. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy podejmowali jakiekolwiek decyzje, które wpłyną negatywnie na pracę urzędu. Tak naprawdę zmierzamy do optymalizacji i racjonalizacji funkcjonowania starostwa. Decyzja o likwidacji zarządu przyniesie również oszczędności w urzędzie. Na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, że jest to kwota bliska 92-4 tysięcy. Byłby to roczny koszt zatrudnienia 2 pracowników. Natomiast myślę, że lada chwila zobaczymy również może mniej wymierny efekt, ale na pewno taki efekt, który będziemy mogli dostrzec w budżecie powiatu.